Hejka, mała, dosłownie dwuminutowa erratka, bo nawet nie errata, erratka, a propos tego cholernego referendum unijnego. Czy mówię cholernego, bo przez własne skróty myślowe, zamiast leżeć teraz w wannie, muszę nagrywać film, znaczy nie muszę, tego chcę, nagrywać film wyjaśniający. Chodziło mi o to, mili moi, że to nie było żadne referendum, znaczy ono było, fizycznie, faktycznie się odbyło, ale to nie było, kurwa, żadne referendum, ludzie. O tym chciałem powiedzieć w filmie wcześniejszym. To nie było żadne referendum. Ja na tym referendum nie byłem. Nie znam nikogo z mojego otoczenia, z moich bliskich, z rodziny, z przyjaciół, z tamtego czasu. Nie znam nikogo, kto chciał iść na to referendum. Mało tego, to referendum było prawie w ogóle nie reklamowane w żadnych środkach masowego przekazu. Była o nim mowa. Były rozsyłane ulotki do domów czy coś tam, ale nie było jakiejś takiej wielkiej propagandy, żeby iść i zagłosować i zrobić coś dobrego. Nie. Chodziło o to, moim zdaniem, teraz z perspektywy czasu, chodziło o to, że na to referendum miała iść określona grupa ludzi, która doskonale wiedziała, że ma tam pójść. Między innymi urzędnicy państwowi. W liczbie 600 tysięcy, czy tam 500 na tamtą chwilę. To nie było żadne referendum. Referendum, słuchajcie, przejdźmy sobie przez kilka państw, które stosują referenda jako takie istotne dla tych państw procedury funkcjonowania demokratycznego, na przykład Szwajcaria. I przejdźmy sobie przez takie państwa, gdzie referendum jako takie powinno, na przykład, nie wiem, referendum dotyczące, czy budujemy przystanek autobusowy tu czy tam. 2/3 większości, żeby było zaaprobowane. 2/3. Co było w referendum unijnym 7 i 8 czerwca 2003 roku? 50 parę procent? Taka była frekwencja? Co to jest za decydowanie? To referendum powinno być nieważne. A zostało uznane. Ale to referendum tak naprawdę to było wsadzenie paluszek w dupę wszystkim euroentuzjastom, że naród powiedział tak! No, naród powiedział tak. 50 parę procent narodu poszło i powiedział tak. Tam paru powiedział nie. A to się nie liczy, nie? Także o to mi chodzi, bo to był skrót myślowy, na litość boską, żeby znowu nie wyszło, że tak się pierdolnąłem przy tej dacie chrztu. Zresztą nie tylko ja, Gazeta Wyborcza, i one się też ostatnio popierdolili z tym, żeby mnie z nimi nie kojarzyć. A nawet przypuszczam, że oni mnie oglądają, dlatego się pieprznęli. Dla mnie tego referendum nie było, żeby było jasne. Jak ktoś uważa, że było, to było. Nie było w sensie takim, ono jest nieważne dla mnie, nieistotne. Nikt narodu nie zapytał. Nikt. Udawali, że pytają, a tak naprawdę nie zapytali, tylko zrobili sobie coś takiego jak TNS przedwczoraj z Gazetą Wyborczą. Wybrali sobie grupę, prawda, już mówiłem o tym we wcześniejszym filmiku, wybrali sobie grupę, prawda, reprezentacyjną, która potwierdziła im, że Komitet Obrony Demokracji jest popierany przez 40% obywateli, dorosłych obywateli Polski. I to samo było z tym referendum. Także to referendum jest nieważne. Tego referendum nie było dla mnie. Także nikt nie zapytał, ergo, nikt nie zapytał narodu o zgodę. Tak? To jest moja opinia. Żeby nie było. Dobra, koniec, idę się kąpać. Bo ja potrzebuję trochę chwili dla siebie czasami. No.